Kanał Prowadzi Mnie Jezus, a dzisiaj z nami super gość Grzegorz Czerwicki, bandyta, który już nie jest bandytą, już jest sługą Chrystusa, siedział w więzieniu 12 lat. 12 lat, słuchajcie, dzisiaj jest ojcem dwójki wspaniałych dzieci, mężem super żony, szczęśliwym ewangelizatorem, szczęśliwym człowiekiem, tak? Dokładnie tak, witajcie, cześć, witam Ciebie. Tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam genialną żonę, która bardzo mocno mnie wspiera we wszystkich moich działaniach i też mi towarzyszy w tym wszystkim. I oprócz tego też dostałem teściów, którzy są niezastąpieni, żeby posługa też mogła jakby szerzej iść, no bo jakby nie teściowie, to w sumie gdzie by dzieci się podziały, prawda? Więc ewangelizacja pełną parą, jeżeli chodzi o rodzinę. A przesiedziałem w więzieniu 12 lat. No. Czy ta ewangelizacja, Grzesiu, powiedz, czy, jak to konkretnie wygląda? Jeździsz po więzieniach? Tak, jeżdżę po zakładach karnych. Od 7,5 roku już wracam do zakładów karnych. Przejechałem prawie wszystkie zakłady karne, jest 128 w Polsce. Jeżdżę też po poprawczakach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Jakby to też się trochę zmienia teraz, formuła tego wszystkiego. Ale odwiedzam ludzi, do których mało kto chce iść, czyli ludzi, którzy są odrzuceni, a za tym człowiekiem kryje się zawsze historia. Amen. Ale ty jeździsz po wspólnotach, spotykasz się z facetami, z różnymi środowiskami, po szkołach też jeździsz? Tak, jeżdżę po szkołach. Po szkołach jeżdżę głównie z programem profilaktycznym, ale u mnie w programie profilaktycznym nie da się powiedzieć o Panu Bogu, nie? Jakby moje życie teraz jest tak oparte, że nie da się powiedzieć o Panu Bogu, nie? Mam różne też sytuacje. Na przykład miałem pojechać na Cypr do zakładów karnych. Czekałem na informację, było tam wszystko załatwiane i dyrektor zakładu karnego wystosował pismo, że on nie chce w więzieniu Pana Boga, nie? No i jakby tego ja nie przebiję, ale czekam na informację, jak za chwilę znowu się odezwą z Cypru, bo pan dyrektor, powiedzmy, nie wiem, zrezygnował ze stanowiska albo został zmieniony, bo zazwyczaj też tak bywa, bo mam też takie historie, prawda, że ktoś chciał, żebym do niego przyjechał do placówki, ale był tam ktoś, kto mówi, a nie, nie będziemy kolejnej osoby zapraszać, po co i tak dalej, choć dostawał mega dużo informacji pozytywnych na to, co ja robię, to jednak był uparty, serce skamieniałe, nie chciał się przyjąć i nagle się okazuje, że zostaje przeniesiony gdzie indziej i ja do tej placówki przyjeżdżam. I tam się zaczynają dziać konkretne rzeczy, konkretne owoce, dziewczyny, chłopacy, którzy idą do spowiedzi, nawracają się później, spotykają się ze sobą samym na rachunku sumienia, więc mają spotkanie z Panem Bogiem, idą do tej spowiedzi, przyjmują Pana Jezusa przez długi okres, w ogóle Go nie znali, nie wiedzieli, o co chodzi, a tutaj przyjeżdża były skazaniec i opowiada nie o tradycji Kościoła, nie? Nie o tym, że masz chodzić do Kościoła. Tylko żywe świadectwo. Tylko daje. O relacji z żywym Bogiem, czyli z żywym człowiekiem Bogiem, który zszedł na ziemię, żeby pokazać, jak żyć, nie? Grzesiek, ale ty też jesteś żywym człowiekiem, który 12 lat przesiedział w piekle, prawda? Tak. I jak można po czymś takim, jeszcze z taką przeszłością, z taką kartoteką, bo świętym nie byłeś, jak można po tym wszystkim jeszcze spotkać Boga i teraz z uśmiechem tutaj szczerze o Nim opowiadać? Ja zawsze mówię tak, jest przepis na dobre życie, nie? Chcesz, bierzesz, nie chcesz, żyjesz jak chcesz, nie? I to jeszcze wygląda tak, że kiedyś nie znałem takiego fajnego cytatu, nie? Że jest Bóg Ojciec, który przed Tobą kładzie życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo i daje Ci wybór. A co wybierzesz, to jest Twoja sprawa. I ja w tamtym czasie nieświadomie, patrząc na otoczenie, idąc za wzorcami, za tym, co mi się działo w sercu, czyli że chcę mieć dużo pieniędzy, chcę, żeby się mi bali, żeby się wszystko układało i myślałem, że jak zarobię dużo pieniędzy, to rodzina się zejdzie, nie? Jakby myślenie dziecka było zupełnie inaczej. I wtedy wybrałem śmierć. Ale nie wybrałem błogosławieństwa. I dzisiaj wiem, że nawet jak wybrałem śmierć w tamtym czasie, nie? To Bóg ze mną był cały czas. No, ale jako już dobry ojciec. To jest dla mnie coś wspaniałego. Ale nie? Ty już mówisz takim zaawansowanym, takim już slangiem, że tak powiem, biblijnym, a jednak zostałeś odrzucony. Przez wiele osób zostałeś odrzucony. Tak. Zostałeś odrzucony przez księdza, który ciebie do bierzmowania nie dopuścił. Tak. Prawda? Bo się nie kwalifikowałeś. Nie.
rozrabiałem za bardzo, wiesz? No. Rozrabiałem, dawałem po prostu mocno w kość księdzu, często go też wyzywałem, za co często pochylam się i przepraszam, nie? Jakby to też był jeden z osób, którą jakby, jak się nawracałem, przepraszałem. Do tego wszystkiego, Grzesiu, sorry, że ci wchodzę w słowo, ale do tego wszystkiego, no, w więzieniu wyznawanie wiary i chodzenie do kaplicy to raczej kojarzy się z takim troszkę obciachem, co? To jest obciach w dużym stopniu. Jak to się nazywa w tym slangu, że się stajesz... Znaczy, nie zupełnie, nie? Aż stajesz się jakimś konfidentem, ale gdybyś chciał pójść do spowiedzi, no to już może się zacząć problem, nie? Już na ciebie mogą dziwnie patrzeć, bo nie do końca ludzie wiedzą, po co ty idziesz do tej spowiedzi. No, a twoje nawrócenie... Jest jakieś przekonanie. Ludzie mają w świecie przekonanie, nie? Że pójdzie do spowiedzi i opowie o tym, co się dzieje dookoła, nie? To jest tak jak na wolności, że jest dwóch sąsiadów. Jeden chodzi do spowiedzi i ten drugi jego sąsiad nie chodzi do spowiedzi, ale sobie myśli, bo on chodzi na mnie, bo u mnie jest dużo libacji. I chodzi się skarżyć, że ja cały czas chleję. A nie ma bladego pojęcia, bo nikt mu nie uświadomił, że ten jego sąsiad chodzi, żeby siebie poprawić do spowiedzi, nie? Żeby iść ze sobą, żeby zanieść siebie tam, nie? Swój grzech, swoje problemy, to, co on ma w sercu, nie? I to samo jest w więzieniu. Jak wpadłem na pomysł, żeby iść po 21 latach do spowiedzi, no to się zaczęło wielkie boom. I to się wszystko zaczęło w więzieniu. I to się zaczęło... w samym środku tego piekła. Tak, to się zaczęło wszystko w więzieniu. Zostało się jeszcze 4 lata do końca odsiadki i co się takiego wydarzyło, że ty sobie nagle... Bo ja rozumiem taki scenariusz, więzienie się kończy, zaczynam nowe życie, poznaję fajną żonę, stwierdzam, że tam to wszystko było bez sensu, idę sobie do spowiedzi, a tu jest wszystko do góry nogami. Jesteś w samym środku więzienia i nagle co? Co? Objawienie przyszło? Pan Bóg ci się pokazał? O, chciałbym, a może i bym nie chciał. Nie wiem, czym to zniósł, nie? To jak to się stało? Jakby od najmłodszych lat, tak wrócę trochę do historii dzieciństwa, od najmłodszych lat wychowywałem się w rodzinie patologicznej. Pamiętam taki moment, kiedy miałem niespełna 9 lat, kiedy mój ojciec pierwszy raz próbował mnie zabić. I to był bardzo trudny moment. Jakby mogę o tym normalnie mówić, bo ja to przerobiłem tą sytuację, przegadałem to z tatą w głowie. A co, rzucił się na ciebie z nożem, czy chciał Nie, wziął poduszkę i chciał mnie udusić. Stanął w drzwiach wujek wtedy i krzyknął: Bogdan, puść go, nie? Ale kiedy przychodził u mnie proces przebaczenia, przechodząc teraz już do więzienia, proces przebaczenia jak przychodził, to ja odkryłem, że nie było najtrudniejsze to, że ojciec chciał mnie udusić. Najtrudniejsze było to, jak wypowiedział słowa do mnie, że jestem niewypałem. To mnie najbardziej, najmocniej bolało, bo ja wpadłem wtedy przez tatę do więzienia psychicznego. Tu, w mojej głowie, nie? A jak już wpadłem tu do myślenia na ten temat, że ja jestem niewypałem, no to już była pożywka dla złego i po prostu podsyłał mi różne rzeczy. Ja wtedy siedziałem jako dzieciak, coś mi nie wyszło, to sobie ubliżałem. No niczego się nie nadajesz, jesteś beznadziejny, ty ofermo, jesteś bezdomnym dzieckiem, po prostu wszyscy cię odrzucili. Jakby masę rzeczy mi wrzucał do głowy i ja w to wierzyłem przez wiele lat. I później, jak już wszedłem na drogę przestępczą, zacząłem pić, ćpać, brać używki. Moje niskie poczucie własnej wartości wzrastało wtedy, kiedy coś złego zrobiłem i koledzy klepali mnie po plecach, nie? Później dowiedziałem się, że urodziła się siostra. Jak już byłem nastolatkiem, urodziła się siostra. Na chwilę mnie otrzeźwiło, ale jak trafiłem do zakładu karnego za pierwszym razem, to dowiedziałem się, że siostra trafiła do domu dziecka, nie? Jakby siostra też nie była zrodzonego mojego ojca, tylko z partnera mamy. Więc to też było bardziej skomplikowane dla mnie, nie? I dochodząc do momentu drugiej odsiadki, tak w skrócie żeśmy przeszli, dochodząc do momentu drugiej odsiadki, jakby jak ja słyszałem kiedykolwiek od mojej babci, bo słyszałem, bo babcia była wierząca, że Bóg, ojciec cię kocha, to ja tego nie kupowałem. Bo widziałem mojego ojca, który bierze i dusi mi poduszką, który nazywa mnie niewypałem. Nie ma opcji, żeby się w ogóle cokolwiek przebiło do mojej głowy, że jest jakiś Bóg i jeszcze jest ojcem moim. No właśnie, a ojciec to kiedyś zdążył odwołać te słowa? Nie, właśnie nie zdążył. Właśnie nie zdążył odwołać.
Ale jak to się wszystko zaczęło później układać, no właśnie, to dziś jak na tą patrzę sytuację, jaką ojciec w niebie, Bóg, miał genialny pomysł. Widział, co ja mam w sercu, że ja potrzebuję przyjaciela. Ale jak ty w ogóle doszedłeś do tego, że jest już jakiś idę. Ojciec w niebie, kochany, skoro... Teraz, twój wzór ojca to jest, tak. To jest gościu, który cię poduszką chce zabić i dokładnie mówi, że jesteś niewypałem. I byłem wyłączony od jakiejkolwiek wiary. Kościół. Jak to dla mnie wiara to był Kościół. Mhm. Ja nie wiedziałem, że... Nie słyszałem takich rzeczy, jak Pismo Święte, że jest, nie? Okej. Okay. Ja tego nie widziałem. Dowiedziałem się od mojego kolegi, z którym siedziałem na celi, który był ateistą, nie? I ateista ci powiedział o Biblii. Ateista mi powiedział o Biblii, bo mieliśmy dużo ze sobą szczerych rozmów na temat przyjaźni, miłości i nadziei. Mhm. Ja przed nim otwierałem trochę serce, opowiadałem o tym, o czym ja marzę. Mhm. I on powiedział do mnie, ty Krzysiek, ja widzę, że lubisz czytać książki. Mhm. Jest taka książka, którą ja przeczytałem 3 razy. Mhm. Mi ją poleciła mama. I pewnie tylko ją przeczytał dlatego, że poleciła mu mama. Mhm. I mówi, jest tam to, czego ty szukasz. I mówi, jeszcze podkreślił genialnie, to jest książka historyczna, nie? Mhm. I to, że to jest książka historyczna, mi zadudniło w głowie, nie? Kojarzyły mi się fakty. Historia wydarzyło się naprawdę, tyle. Jakby ja byłem zero-jedynkowy, jak nastolatek. Nie potrzeba mi nic więcej tłumaczyć. Mhm. No i on mi polecił, ale przez tydzień czasu w mojej głowie dudniło mi Biblia. Mhm. Zaczynał się proces oczyszczenia, nieświadomy. No i poczekaj, po tej zachęcie tego ateisty, tak. Za 2 papierosy kupiłeś tę Biblię. Pismo Święte. I wziąłem. Wziąłem Pismo Święte, teraz jest ładne, nie? No. Tam to było takie poniszczone na... Z 500 lat chyba miało, nie? Albo taki poniszczony jeszcze, jak otworzyłem i zobaczyłem, ja nie lubię małych literek, nie? Tak zobaczyłem te małe literki, mówię, ja cię tyle cienkich stron, tyle, w ogóle takie grube, daj spokój. Ale siadłem na łóżku i zasłoniłem się kocem, żeby koledzy się ze mnie nie śmiali. No bo jak już bierzesz Pismo Święte, bo ja już później, za pierwszym razem, jak widziałem osoby, które się nawracały, nie widziałem, żeby ktoś czytał Pismo Świętego, ale osoby się nawracały, nie? Mówiły, że wierzą w Boga i tak dalej, i coś się tam dzieje. To nie jest tak, że się stają frajerami dla pozostałych? To było takie niby, że szukają jakiejś pomocy, są słabi. Mhm. I to mi mówiło, że jak zobaczą, że czytam Pismo Święte, że staje się słaby, zasłoniłem się kocem. A ja już wtedy miałem wyrobione jakieś zdanie w więzieniu, nie? Mhm. Wiele osób już na jakimś poziomie uważało mnie za kogoś, kto wiele rzeczy robi w tym więzieniu. Przemyca narkotyki, pije alkohol, bierze sterydy, ćwiczy kickboxing. No trochę się niektórych osób bało też, nie? Więc zasłonięty kocem, Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament. No bo jeszcze na tyle nie byłem odpalony, że wiedziałem, że książki czyta się od początku. No i zacząłem czytać Stary Testament i całe szczęście, że mam, dziś wiem, genialnego anioła stróża, który mnie wtedy pilnował i podsyłał mi, jak przeczytałem Stary Testament, to było po prostu dla mnie niezrozumiałe. Mhm. A żyłem jeszcze w takiej ciemności, że ta ciemność wybierała fragmenty, które mnie odpychały od po prostu Pisma Świętego. Mhm. Kain, Abel, Adam i Ewa na początku wszystko zepsuli, Kain, Abel, morderstwo, król Dawid, co zrobił, jakby... Dostawałem tylko wszystko, żeby mnie odpychało, nie? Mhm. Dziś, jak czytam Stary Testament, widzę mega dużo twórczości względem Boga Ojca, nie? Mhm. No, ale w tamtym czasie nie byłem w ogóle na to gotowy. Ale miałem dwie myśli, Pierwsza, daj sobie spokój tą książką, nie czytaj jej. No. A druga, idź do kolegi i zapytaj się, o co chodzi. Mówił, że tam ma być miłość, nadzieja i przyjaźń, bo tak mi polecił. No i to drugie było dla mnie trudniejsze. Bo musiałem iść do kogoś i stanąć w prawdzie przed nim i powiedzieć, ty wiesz co, okłamałeś mnie. Ja czytam tą książkę i tam jest jak jazda, nie? Tam się nic takiego nie dzieje, nie ma tam miłości, nie ma tam nadziei, jakby tego nie widzę, nie? Mhm. To było bardzo trudne dla mnie. A druga myśl, odłóż, przestań czytać, była elegancka. Zanurzałem się jak nóż w maśle po prostu. Mhm. Ale tak moje serce mi mówiło, weź to drugie. Mój umysł mówi, weź to drugie. Poszedłem do tego kolegi. Do tego ateisty. Tak, powiedziałem mu to. On mówi, Grzesiek, ja ci zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, żebyś zaczął czytać od Nowego Testamentu. Ja tak patrzę na niego. Taka mała drobnostka. Taka mała drobnostka. Parę kartek na samym końcu, nie? I tam zasadzie. A ty tam przez te księgi kapłańskie, że świątynia, nie doszedłem tego. Jeszcze tam nie byłeś. Nie, nie, tak, aż tak nie doszedłem. Doszedłem do momentu w Starym Testamencie, jak
oni tam obliczali łokcie, coś tam. Mówię, co to w ogóle jest? Mm. Jakaś arka noszona. Mówię, jakaś arka. Co jest w ogóle? Nie, daj że spokój, nie? I poszedłem do Nowego Testamentu i zacząłem czytać i poznałem największego kozaka na świecie. Jezusa. Który ogarniał po prostu wszystko. Cały temat, nie? Mm-hmm. Mało tego, powoływał gości, brał ich ze sobą, zaczęli śmigać, chodzili, tak mówię moim językiem, jak to chłonąłem wszystko, co tam było. Mm-hmm. Dosłownie chłonąłem. Często było tak, że zawieszałem się na niektórych fragmentach tygodniami, nawet miesiącami, rozkminiałem, o co jemu tam chodzi, nie? Nie miałeś takich wątpliwości, że to jest ściema? Nie. Ani razu? To jest książka historyczna. Tak cały czas miałeś? Miałem w głowie, to jest książka historyczna. Ale jak trafiałem na uzdrowienia, mm-hmm. to mi się pojawiało takie, kurwa, jakiś science fiction w ogóle, nie? Ale o co chodzi? Ale z tyłu głowy mam książka historyczna, nie? Więc wchodzę w to. Jest taki fragment, ja go uwielbiam, ja go często czytam. No. Przeczytam wam, dobra? To jest z Ewangelii według świętego Marka, w rozdziale drugim. Kilka dni później wszedł znów do Kafarnaum, dowiedziano się, że jest w domu. Zgromadziło się tam wielu, że nie było miejsca nawet przed drzwiami. Głosił im słowo. Przyszli do niego, niosąc człowieka sparaliżowanego. Podtrzymywało go czterech. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli wnieść przed niego, zdjęli dach tam, gdzie był, zrobili odpór i spuścili nosze, na których leżał sparaliżowany. Kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, odpuszczają się tobie twoje grzechy. Mhm. Jak ja to czytałem, to tutaj miałem, to jest kilka zdań. A tam tak się w tym zagłębiałem, pierwsze, jakich on ma kumpli. Mhm. Jak kombinują, żeby go dostarczyć, nie? Mhm. Jak oni muszą wierzyć po prostu, nie? To mnie tak, i tak później już sobie wyobrażałem, nie? Czy ja mam kogoś takiego, kto mnie zanosi tak do Jezusa gdzieś duchowo? Teraz już wiem, że miałem, nie? Mhm. Dziś już wiem. Ale patrzyłem na sytuację samego paralityka. Mhm. On tak leży, Jezus podszedł, jak sobie to wyobrażę, leży, mruga oczami, Jezus stoi nad nim, mówi, te grzechy ci się odpuszczają. Wstawaj, idź do domu. Wstawaj, chłopie, zabieraj. Idź do domu, ale co mi przykuło moją uwagę? Nie zapomnij o noszach. Mhm. Nie zapomnij o przeszłości. Mhm. Jak to czytałem, to było takie genialne dla mnie, że szok, nie? Mhm. Tak się tym jarałem, że przyszło takie uzdrowienie i w pewnym momencie trochę science fiction, mówię, nie? Kurczę, no dobra, wziął nosze, wstał, poszedł. O co chodzi, nie? Nie widziałem takiego czegoś nigdy, nie? Mhm. I nagle słyszę w głowie, później jeszcze kolega mi to potwierdził, że tym paralitykiem jestem ja. Mhm. Tu, umysłowo. Mhm. No ale mówię, jak ja jestem paralitykiem? No ruszam rękami, nogami, wszystko jest, nie? Mhm. Tu w głowie. Ty musisz wyjść z tego swojego myślenia, ty musisz zacząć żyć. Mhm. Droga, prawda, życie cię zaprowadzi tam, gdzie potrzebujesz. Miłość i nadzieję dostaniesz, nie? No i zaczął się proces. Mhm. No proces... i kto ci pokazał, co masz zrobić? Sam doszedłeś do tego, czytałem. Że... Czytałem poprzez uzdrowienia, jak obserwowałem uzdrowienia, jest tego dużo, tam wskrzeszenie Łazarza, czy chociażby tej dziewczynki. Ale mi chodzi o to technicznie. Siedzisz dalej w tym więzieniu, 4 lata masz do końca. Przez 2 lata czytam Pismo Święte. Ale do więzienia przychodzi czasem ksiądz. Tak, to dopiero po 2 latach. A przez 2 lata? Po 2 latach dopiero wpadłeś na to, żeby się z tym księdzem... Tak, przez 2 lata tylko i wyłącznie po 6, 7, 4, 5 godzin dziennie czytałem tylko Pismo Święte. Ale cały czas jeszcze brałeś to, co brałeś? Na początku tak. Na początku czytałem Pismo Święte i podpalałem, nie? Ja wybrałem sterydy, na początku tak, nie? Ale mi to przeszkadzało. I kiedy zdecydowałeś, że nie będziesz... Na uzdrowieniach. I mówię, kurczę, byłem... Tak, jakby byłem taki na uzdrowieniach, jak czytałem o uzdrowieniach w Piśmie Świętym, nie? Po prostu Bóg ciebie uzdrowił w czasie czytania uzdrowień. Tak, ale ja zacząłem Go prosić o to. Okay. To nie jest tak, że On wparował mi tam z butami. Bo jak ja się z Nim zaprzyjaźniłem, z Panem Jezusem, to ja dostrzegłem coś genialnego, że On nie chce niewolników. Aha. On potrzebuje zaproszenia. A jak Go zaprosiłeś? Uchylenia. Jak Go zaprosiłeś? Godzinami na łóżku leżałem. No. Jest taki fragment z Piśmie Świętym, już nie nazywam Was sługami, jesteście moimi przyjaciółmi. I ja sobie to wyobraziłem. Ja Cię kręcę. Jestem Jego przyjacielem? Wszystko niemożliwe, nie? Mhm. Ja bandyta? Mhm. Siebie próbowałem 2 razy zabić, nie? Świątynię Ducha Świętego. Jak? Człowieka innego próbowałem zabić.
jakby babcię wyzywałem, skrzynki kradłem w kościołach, a ty do mnie mówisz, że jestem twoim przyjacielem, nie. I leżałem na łóżku, ja tego nie mogłem przyjąć. Aż w końcu zaczęło mnie takie coś genialnego odczuwać. Miałem wiele też poruszeń, jakby ja wtedy nie znałem, co to są emocje, jakby co to jest płacz, jakby ja czasem płakałem, ziomek na mnie obok na łóżku leży i mówi, ty Grzesiek, co się z tobą dzieje, nie? Ja mówię, stary, Pan Jezus mnie zaprasza do przyjaźni. Co? Ty znowu z tym swoim Jezusem, no daj się spokój, nie? Ja mówię, poważnie, jarałeś coś, Grzesiek? Ja mówię, nie, człowieku, nie. No i on mnie do tego zaprosił i mówię, słuchaj, dobra, to jak ty jesteś taki, to ja potrzebuję, żebyś mnie uzdrowił z narkotyków. Ja otwieram się na to. Weź mnie uzdrów z tego. Trzy dni później wjeżdża nam towar na celę. Ziomek już lufę nabitą. 17 osób, okno daleko. Ja czytam u siebie tam już odsłonięty, już oni bekę mają ze mnie, a ja czytam Pismo Święte i nagle ziomek była, ty Grzesiek, jarasz? To co ja robię? Jako chrześcijanin dobry, to co powinienem zrobić? Nie! Czytam! A ja nie. Już idę. Czekaj. Odłożyłem Pismo Święte i idę. Podchodzę pod okno, już lufa napita, trzymaj, ja już mam brać bucha i słyszę w głowie, wyrzuć to. Idę za tym słowem, nie wchodzę w jakieś rozkminy, gaduszki czy coś, tylko słyszę, wyrzuć to, wyrzucam, uciekam stamtąd, tam wiadomo popłoch, śmieją się, robią sobie jazdę, co on już wcześniej coś pewnie śpał, wpadam łóżko, nakrywam się kocem i zasypiam. I wołam, że nie chcę być więcej niewolnikiem. Budzę się rano, kolega mnie woła na przepał, to jest takie powtórzenie tego, co się ćpało, tak w skrócie, dużo by tłumaczyć, ja wtedy pierwszy raz w życiu powiedziałem, że nie chcę brać. Miałem chyba wtedy 20, a niespełna 8 lat. I powiedziałem, że nie chcę. I odrzuciłem narkotyki, później odrzuciłem pornografię. A jak odrzuciłem pornografię, to był kosmos, jak ja przestałem oglądać filmy pornograficzne. To o czym miałeś, ty już nie miałeś tematu. Bo jakby nie miałem z nimi tematu, ja miałem tylko temat tu jeden. Ja cały czas czytałem. I no, cały ale czas później pod kocem, czy nie, 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 już przestałem się chować? Już przestałem się chować. Normalnie klęczę, jak o tym opowiadam. To ja klękałem już wieczorami, odmawiałem Ojcze Nasz, już się nauczyłem. Już szedłem w dobrym kierunku, już dostawałem... Ludzie przynosili mi, współosadzeni przynosili mi jakieś modlitewniki, modlitewnik dla starszych osób dostałem. Ale oni to robili tak dla beki, czy...? Nie, ten akurat człowiek nie, on nie zrobił dla beki. On mówi, że kurwa, wiesz, to mi się nie sprzeda, ale tobie może się sprzedać, nie? Tak pomyślałem. Więc jakby Pan Bóg mi przysyłał ludzi, nie? Czy nawet jak brałem sterydy, już się modliłem, czytałem Pismo Święte, jakby wszystko było ułożone, ale dalej biorę sterydy, już nie odłączyłem się od pornografii, już nie ćpałem, nie piłem, nie przeklinałem, jakby już błogosławiłem, już byłem zmieniony, ale jednak sterydy zostawiłem, nie? Coś musiałem mieć, byłem przywiązany. No i wtedy kolega mnie naprowadził na to. On akurat pił sobie, przemycił do celi, przemyciliśmy alkohol, no i on sobie pije i pyta się, czy Grzesiek pijesz? Ja mówię, że nie, no przecież wiesz, przecież Pismo Święte, modlę się. I on do mnie mówi, a ty myślisz, że sterydy możesz brać? To jest genialne. Jak on mi to powiedział, to jakbym usłyszał, jakby Pan Bóg naprzeciwko mnie siedział, mój przyjaciel, i mówi, a ty sterydy możesz brać? I nagle mi ulśniło, mówię, wow! I zacząłem, ale też sam się uczyłem, jak Pan Bóg do mnie gada. Przez myśli? Przez innego człowieka, nawet przez billboardy, przez wskazówki jakieś na drodze później jak wyszedłem. Przez słowo. I przez Słowo Boże. Przez słowo, jakby jak mam pierwsze pytanie, to idę od razu do Słowa Bożego. Nie? No więc zaczął się ten proces uzdrawiania, wychodzenia takiego całkowitego w więzieniu. I to nie, że to było takie łatwe, nie? Bo tak brzmi, że to było łatwe. Nie, przecież tam dookoła była beka ze mnie. Nie. Co ci da ten twój Jezusek, nie? No weź, że zwariowałeś, weź, że Czerwicki, te! Następny, kopnęło go, kurwa, koni nie ma w więzieniu, a go kopnął, nie? Wiecie, to była taka gruba jazda, że do widzenia, nie? Tak gruba jazda, że taką mieli bekę, na pewno coś ćpa, przecież wysyłali do mnie gości, na pewno coś ćpa, i niech ci da, czy cokolwiek, nie? No, ale pozbywałem się też wstydu, bo wiedziałem, że na coś Pan Jezus mnie przygotowuje. Nie wiedziałem tylko na co. I cały czas mi też pokazywał swojego tatę. Jakby na początku odrzucałem, jakby nie docierał do mnie. Później zacząłem wchodzić. Od 6 lat dopiero buduję gdzieś relacje z Bogiem Ojcem, nie? I to nie było takie łatwe, że od razu wchodzę i Cię biorę. Jakby dla mnie Jezus był takim, który mnie popchnął. I po tych 2 latach popchnął mnie do spowiedzi. Poszedłem wtedy też do księdza.
dostałem koraliki, które okazały się różańcem. Nauczyłem się nowenny pompejańskim. Zacząłem odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dowiedziałem się, czym jest w ogóle wsparcie świętych, że oni są, działają. I zakumplowałem się z siostrą Faustyną. Tu odeślę do książki, nie jesteś skazany, bo nie będę opowiadał tej historii, bo w książce jest opisana właśnie historia odnośnie babci, co się wydarzyło. Też hit, nie? Znaczy w ogóle, przepraszam, że ci wejdę w słowo, jak dostałeś różaniec, ty nazywasz to, że koraliki, bo tak. Po prostu nie wiedziałem, nie miałem instrukcji obsługi w ogóle, jak się ruszę, nie? Ale mówiłeś nam tutaj jeszcze przed nagraniem, tak, że na każdym koraliku odmawiałeś Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. I tak, to był twój różaniec. I to był mój różaniec. Cały czas w kółko po prostu, nie? Zastanawiałem się, co mam na krzyżu odmawiać. Nie wiedziałem, nie? Ale po prostu jechałem na koralikę. A nauczyłem się tej modlitwy, bo jak chodziłem do babci w niedzielę, lubiłem wtedy chodzić. Choć babci dokuczałem, ale jak w niedzielę szedłem, to wtedy był rosół. Nie? Bardzo dobrze to wspominam z babcią. Choć byłem kiepskim wnukiem, ale jak chodziłem do niej, to babcia przy garze często modliła się, nie? Ojcze Nas sobie odmawiała. Ja mówię, co ty tam, babka, znowu glecisz pod tym? Nie? Jakby byłem złośliwy, nie? Ale jednak to klepanie, które ona wtedy robiła, zostało w tobie. Mi się zakodowało, nie? Jako dziecku. Ono mi się zakodowało. I wtedy, odmawiając właśnie na tych koralikach Ojcze Nasz, po pewnym czasie założyłem kółko różańcowe w więzieniu. To był w ogóle hit. Bekę ze mnie mieli, było czerwicki mohorowy beret. Ja mówię, jak moja babcia, kurczę, nie? Pewnie się teraz cieszy tam w tym w niebie i mi kibicuje, nie? Lokalne Radio Maryja, tak? Tak, Radio Maryja też słuchałem. Miałem specjalną swoją audycję, gdzie po prostu prosiłem też chłopaka, którego był sprzęt, czy mogę pożyczyć, bo będę Radia Maryja słuchał, to on patrzył, co ty będziesz słuchał, mówię, Radia Maryja, bo miałem taką swoją modlitwę, lubiłem modlitwy, jak się modlą dzieci. Jest tam taka audycja, nie wiem, czy jeszcze jest, ale była taka audycja, zakładając sobie słuchawki i dzieci tak na spontanie się po prostu modliły. Ja się uczyłem od tych dzieciaków modlitw, dzięki Radio Maryja, nie? W więzieniu słuchał Radio Maryja, to już był koniec. Ja już tam byłem tak hejtowany w Radio Maryja i w ogóle, wiadomo, jedno zdanie na temat księży. Nie? Mieli przekonanie, myśleli, że to jest prawda objawiona, bo nie mieli tego doświadczenia, które ja mam teraz z Kościołem. Że znam masę fajnych księży, którzy działają w więzieniach, którzy działają w poprawczakach, którzy pomagają. Dla mnie to jest genialna rzecz, nie? Z którym sam ich zabieram na różne wydarzenia, nie? Żeby wspierali. Nie? Więc to jest naprawdę coś genialnego. No i po tych 2 latach z Pismem Świętym trafiłem do grupy rzymskokatolickiej. Tam prowadził właśnie ksiądz, jezuita. Mega lubię jezuitów. Ale poczekaj jeszcze, zanim o tej grupie. Ksiądz i spowiedź. Tak. Poszedłeś do księdza, do kaplicy, czy on przyszedł do ciebie? Nie, poszedłem do księdza, zapisałem się do kaplicy. I co, klękasz, pach na kolana? To zrobimy, wrócimy do początku. Jak przyszedł mi pomysł do głowy, jadę do spowiedzi. Gdzieś tam miałem już wtedy też taki kontakt z kolegą z przeszłości. On też się nawracał i gdzieś mi wrzucił o tej spowiedzi, nie? Ale to w jednym wypadło, w drugim wypadło. I trafiłem na modlitewnik dla starszych osób. I tam sobie wybrałem niektóre modlitwy, spisałem i trafiłem na 10 przykazań. Zrobiłem rachunek sumienia, 10 przykazań. Chociaż nie wiedziałem, co to jest rachunek sumienia, ale stanąłem w prawdzie, nie? Przed rachunkiem sumienia, zrobiłem go sobie, no i wpadł mi pomysł, to idę do spowiedzi, nie? Kurczę, już tak jestem przygotowany, to ja idę, nie? No ale tak, pierwsze w głowie, dałeś ze spokój, przecież jak ty pójdziesz do tego księdza i mu to wszystko opowiesz, to on ci tak naubliża, że będzie koniec. Od razu, nie? Wpadła myśl. Wiadomo od kogo. Druga, moi koledzy, jak powiedziałem, panowie, jestem gotowy, idę do spowiedzi. Kolejny krok, pragnienie w sercu. A koledzy, gdzie? Do spowiedzi? Przecież ty pójdziesz do spowiedzi, to tu wiadą, wiedzie nam atanda na tą celę, znajdą ten towar, no bo oni tam cały czas mieli towar pochowany. Wiedzie towar, będzie i tak dalej. Odwlekli mnie. Nie poszedłem, nie? Pierwsze myśli jeszcze pokonałem, no ale jak już przyszło z zewnątrz, to już nie pokonałem. Wtedy też fragment z Pisma Świętego fajnie mi dużo rzeczy poukładał. O cierniach, gdzie spada ziarno i tak dalej. Trochę mi tam poukładał, nie? A nie wiedziałeś wtedy jeszcze tego, że księdza obowiązuje tajemnica? Nie, jakby ja nie byłem przekonany, że to jest prawda. Okej. O, w ten sposób powiedzmy. Nie byłem przekonany, że to jest prawda, nie? No i kiedy się przekonałeś?
że nawet moi koledzy mi mówili, że to jest tak, że ty pójdziesz i to jest kapelan i on po prostu wszystko wyniesie to, co ty mu opowiesz. Mm-hmm. I mówię, kurczę, no to co ja mam zrobić? Ja miałem pragnienie w sercu. Moje pragnienie budowania relacji mm-hmm. z Jezusem było większe niż to wszystko dookoła, co się działo. Mm-hmm. I zapisałem się do kościoła, poszedłem do kościoła, 3 metry droga, najdłuższa w moim życiu, w głowie jazda. Na księdza, na mnie, po prostu grube wulgaryzmy, obrażanie, przekleństwa. Ale jak klęknąłem, zacząłem dziękować, że tu jestem. Zaczęła być cisza, mm. dosłownie pustka. Mm. Zacząłem dziękować, później zacząłem po prostu wyrzucać to wszystko, co mam. Po 40 minutach mówię do tego księdza, wie ksiądz co? Już mi kolana bolą. Kończymy już? A on mówi, Czerwicki, teraz ostatni moment, chcę ci coś powiedzieć, posłuchaj, że... teraz w niebie jest niesamowita impreza na twoją cześć. Wyobraź to sobie. Na niejednej imprezie byłem. Niejedną rzecz po prostu przeszedłem. Wyobraziłem sobie Jezus, Maryja, aniołowie. Impreza, po prostu impreza w niebie, bo Czerwicki wraca. A jak wróciłem pod cele, to wsiadłem na łóżku i mówię, panowie, jest genialnie. On gdzieś ty był? Ja mówię, taki leciutki jestem. Na imprezie? Wspaniale, nie? Gdzieś ty byłem? Ja mówię, u spowiedzi byłem. To tak zaczęli panikować, zaczęli tak po prostu wariować na tej celi, chować te różne rzeczy gdzie indziej, bo myśleli, że poszedłem z tym wszystkim... Wykapować wszystko. Tak, że poszedłem sprzedać. No ale najlepsze jest to, że minęły tygodnie, miesiące, lata, na tą celę nikt nie wjechał, nikt nie robił kipiszu, bo ja poszedłem z tym, co było w moim sercu. Ze spowiedzi się idzie z tym, co jest w twoim sercu. Jak robisz rachunek regularny sumienia i tu nie musisz robić 10 przykazań, zrób sobie 15 z całego dnia, 15 minut siądź w prawdzie przed sobą, przed Panem Bogiem, po prostu przed bliskimi, to po prostu zobaczysz, doświadczysz tego, co się dzieje i możesz iść wtedy porozmawiać. Jak masz regularnego spowiednika, tym lepiej, nie? A powiedz, kiedy miałeś możliwość przyjęcia ciała Chrystusa? Właśnie w więzieniu. Jak na początku chodziłem na mszę i nagle mi tak olśniło, że siedzę w ławce, bo wcześniej też chodziłem na mszę, ale ja w ogóle nie rozumiałem, co tam się dzieje. Mm-hmm. Chodziłem i tylko przemyty robiłem, nie? Mm-hmm. A później poszedłem i nagle siedzę w tej ławce i ja słyszę, co ten ksiądz mówi. Ja to znam w ogóle, nie? No nagle mam takie odkrycie, rozumiem. Bo czytałeś. Tak, rozumiem, co on do mnie nawija, nie? Ja to znam, takie odkrycia przychodzi do głowy. Siedzę w więzieniu i śpiewam, nie? Alleluja, Jezus żyje! I ja mówię, jaki kosmos. Takie pieśni były, tak? Tak, no. I radosne? Tak, i też czasem były psalmy śpiewane, nie? Mhm. I wtedy kolegę mojego szturchają, mówi, ty ziomek śpiewaj, nie? Mówi, jak na meczu, jak na Krakowie, rozumiesz, czyj się, nie? A on mówi, nie, Grzesiu, to nie jest ten czas, nie? A ja, Jezus, żyje! Kurczę, kosmos był. No, ale jak już poszedłem do spowiedzi, to wtedy ksiądz mi powiedział, że teraz możesz przystępować do Komunii Świętej, nie? Mm-hmm. Mówi, jak do Komunii? No to tam dłuższa rozmowa była. Odkryłem, mówi, ja! To jest Pan Jezus w ogóle, pamiętam. No to była nieprawdopodobna rzecz. Uklęknąłem pierwszy raz, pamiętam to do dziś, to jest dla mnie niesamowite przeżycie, w ogóle jak uświadomiłem sobie, że jak ksiądz mówi o to Baranek Boży, ja mówię, że to chodzi o Pana Jezusa, w ogóle jak ja to uświadomiłem, że ten cały proces, który się tam dzieje, to jest Ewangelia, mówię, jaki kosmos, nie? Ja już widziałem, po co ja tam chodzę, żeby to przeżywać. I jak przyjąłem Pana Jezusa pierwszy raz, klęczałem i płakałem tam. Ksiądz był w szoku, on wtedy zadał pytanie, nie? Co się dzieje, Grzesiek, nie? Ja mówię, nic i poszedłem, nie? Jakby, kurczę, jakby to nie był moment, żeby rozmawiać, nie? Bo tam dużo osób nie przyjmowało komunii. Mhm. Ja poszedłem do ławki i płakałem w tej ławce i mówię, nieprawdopodobne to jest, nie? Ja w nim, on we mnie, nie? Ale jak ja w nim, on we mnie, nie? Ale jak, o co chodzi, nie? Mhm. Kurczę, i analizowałem to, nie? I dziękowałem za ten moment, nie? Że jesteś teraz we mnie. Tak w 100%. Teraz jesteś we mnie, nie? Przeżywam to. Czuję cię. Przenikasz mnie całego do wskroś. I tak 4 lata przeżyłeś po prostu w takiej już świętości, chodzeniu do spowiedzi, komunii, tak. Modlitwie, czytaniu tak, dalej. Miałem upadki jakieś, ale ja się z nich wszystkie szybko podnosiłem. Jakby przyjaciel mi pokazywał, że on nie jest do tego, żeby mnie oceniać. Jakby przychodziły, ty zobacz, no tu ci się nie udało. Byłeś przez chłopaków jakoś tam gorzej traktowany gdzieś tam? Nie, bo oni... Nie było agresji z ich strony, z tego powodu, niektórzy próbowali, ale w taki sposób też było takie coś, że... Ja wtedy też ćwiczyłem kickboxing, kopałem różne rzeczy, trenowałem cały czas, nie? No i jakby też z tego powodu do mnie nie podbijali. Na więcej sobie pozwalali słownie.
niesłownie sobie najwięcej pozwalali. Bo tylko, bo widzieli, że jakby nie odbijałem piłeczki. Mhm. Jakby brałem też przykład z Pana Jezusa, nie? Jak poszedł do Heroda, no i on z głupim nie będę gadał, nie? No bo to już nie da się. No to co ja będę z głupim gadał, jak on przychodzi i tylko się ze mnie nabija, nie? No to co ja z nim pogadam? Będę go próbował nie no stary, naprawdę tak się wydarzyło, to on będzie miał jeszcze większą bekę, nie? Mhm. To po co ja z nim będę gadał, nie? No ale miałem też sytuację, gdzie wybuchnąłem złością, bo nie wyrobiłem. Mhm. Pamiętam taką sytuację, że wybuchnąłem na kolegę, że go chciałem pobić, bo ubliżał Panu Jezusowi i myślałem, że ja muszę go bronić pięściami Pana Jezusa. A wróciłem pod celę, stanąłem na modlitwie i słyszę, idź go Grzesiek przeprość. Ja mówię, jak mam iść go przeprosić? Przecież on ci ubliżał, Panie Jezu, co ty w ogóle? Idź go przeproś. Mhm. To nie jest mój sposób działania. Mówię, jak? Właśnie, Grzesiek, ty tak łatwo mówisz, usłyszałem, tak. Coś tam. A wiele osób wiem, że się z tym zmaga, nie? Tak. Mówi, ja nie słyszę głosu Boga, weź mi powiedz, jak to usłyszeć? Jak usłyszeć głos Boga? Ja jestem otwarty na to, co... na moje myśli. Mhm. Mam otwarte. Wpadają mi do głowy myśli. Mhm. Często są nie ode mnie, jakieś obrazy mi też czasem wpadają. Niektóre rzeczy odrzucam. Na przykład, wiesz, jedziesz do zakładu, jedziesz na ewangelizację, nie? Albo inaczej, usypiasz syna. Usypiasz syna, no i pytam się syna, Kubuś, co mam jutro zawieźć do więzienia? Bo Kuba wie, że jeżdżę po zakładach karnych. Co mam jutro zawieźć do więzienia tym chłopakom? A Kubuś nie zastanawia się. Niech się błogosławią. I tyle. No i tam robimy swoje. I ja koduję, co on do mnie powiedział. Ja przyjmuję, że to jest od Pana Jezusa. Później słyszę jeszcze bardziej. Powiedz im, żebyście pobłogosławili, że to jest, zapraszam ich do tego. Ja nie dyskutuję, po prostu przyjmuję. Czy się boję to powiedzieć? No pewnie, że tak. Jadę do bandytów, takich jak ja kiedyś byłem. Ja wiem, co oni mogą sobie myśleć, bo ja też sobie kiedyś myślałem. Chyba na jednym albo na dwóch spotkaniach byłem. I przyjechał jakiś nawiedzony, znowu będzie gadał, nie? Ty, o, puściło go. Wiem, co tam jest. I ja im opowiadam historię i na sam koniec cały jestem rozszczęsiony, zestresowany. I mówię, panowie, mam prośbę od mojego przyjaciela, żebyście się wzajemnie pobłogosławili. Jest szansa? To jest zrobienie znaku krzyża, pobłogosławcie się, i bo co? To znaczy nic innego, jak idziemy z fartem. Zrobili to? I siedzą te kamienne twarze i nikt się nie rusza. A ja patrzę na nich i mówię, kurna, w głowie sobie myślę, no i co masz? Ja zrobiłem swoje, a ty co? A gdzie reszta? Oni wstają, biją piątkę i wychodzą. I ja mówię, kurna, przecież mieli się błogosławić, o co chodzi? A za chwilę wraca chłopak. Otwiera drzwi i mnie woła, panie Grzyszku, chodź pan na chwilę, taki wielki tur. A tam idę do niego, on mówi, wie pan co, bo tak przy oddziałowym, przy wychowawcy tak trochę lipa, ale wróciliśmy na cele i zaczęliśmy się błogosławić. Ale jasne. I mówię, aleluja. I ja mam świeczki w oczach, nie? No. I jeszcze pierwszym słowem do mnie zaczął, może mnie pan wziąć za wariata. I ja mówię, o, dobrze się zaczyna. No, więc tych rzeczy jest cała masa, nie? Czy nawet jak pojechałem do zakładu karnego na Słowację, nie? Ale czekaj, oni, ci, którzy ciebie słuchają w tych zakładach karnych, to oni przychodzą z własnej woli, czy oni wszyscy no, słyszą, że przymusowo muszą? Nie, słyszą, że jest jakieś spotkanie organizowane. Jakby teraz jestem bardzo mocno rozpoznawalny w zakładach karnych, bo tam przez 7,5 roku jeżdżę, jeszcze tam 5 tysięcy książek poszło. Rozumiem. Więc jakby to się wszystko rozeszło, tam jestem bardzo Ale oni przychodzą z własnej woli, to nie tak, że wszyscy muszą przyjść. Tak. W ramach jakiegoś tam programu. A niektórzy przychodzą w ramach programu. Niektórzy w ramach... Tak. Ale zazwyczaj to są osoby, które... Albo nie miały w ogóle doświadczenia Pana Boga, albo w domu była tradycja, religia, że się chodziło co niedzielę tylko do kościoła i trzeba było iść, a zazwyczaj było ty, bo cię idź, bo cię wykopią i przymusowo. No i jakby zrażeni są do samego kościoła, wiary i często jak z nimi rozmawiam, to jest taki podział. Ja w Boga wierzę, ale w kościół nie. Ja już wtedy wiem, o co chodzi. Ja już wiem, domyślam się, co mogło być w domu. Skąd to zrażenie? Ja kościoła nie. Grzesiek, powiedz jeszcze dwa słowa. Co jest najgorsze w więzieniu? W ogóle, jaki tam... ja w ogóle znam więzienie tylko, wiesz, skazani na Shawshank i tego typu, nie? Gdzie tam, gdzie się szuka ucieczki z więzienia. Szukasz ucieczki z więzienia? Nie, aż to, nie? Tak, to tak aż nie wygląda jak tam. Nie dłubaliście w ścianach? No nie, to drogi jest... jakiegoś korytarza tajemnego? Tak, nie aż tak. Nie, w tą stronę to nie szło. Aż były jakieś takie spektakularne ucieczki w polskich więzieniach, ale no nie aż tak.
U was nie aż tak, ale powiedz, co jest najgorsze w więzieniu? W ogóle jak tam dzień wygląda? Czy tak możesz w minutę opisać? Czy wiesz co, tam wstajesz? O nie, nie będę opowiadał. Bo nie ma co opowiadać. Odprowadzę do książki, bo w książce opisałem, czy jak wygląda dzień w więzieniu. Tutaj. Tak, jest w książce opisane. Ale co jest najtrudniejsze? Jest najgorsze. To jest bardzo dobre, bo to nie jest tylko w więzieniu. Mhm. Nie? Ale takie osamotnienie, no brak możliwości, takie teoretyczne, brak możliwości takiego, wiecie, decydowania o sobie. Mhm. Nie? Pustka, jakby tego jest cała masa, nie? Każdy też jest innym człowiekiem i każdy odbiera inaczej to więzienie. Mhm. Jeden boryka się z takim problemem, inny z różnymi innymi, znaczy swobodą powiedzmy, niektórzy się mogą tak, borykać. A to nie jest tak, Grzesiek, że wiesz, że jest przed tobą 6 lat, bo ty byłeś w takich tak. dwóch interwałach, nie? 6, potem chwila wolności, znowu 6. I przychodzisz pierwszy tydzień po prostu w tym więzieniu, wiesz, że jeszcze przed tobą jest 6 lat, się wydaje po prostu wieczność. To jest takie oswajanie. To nie jest straszne po prostu? Jest, to jest przerażające. Przerażające. Ja to też opisałem w książce, to jest przerażające. Wszyscy na pomimo tego, że ja byłem z tego świata, to jest było dla mnie przerażające. Wiesz, ja miałem 2 próby samobójcze w więzieniu. Ja miałem 18 lat, trafiłem do więzienia, ale tak naprawdę w głowie to myślę, że byłem nastolatkiem, a emocjonalnie to byłem małym dzieckiem. Mm-hmm. Nie? Więc no naprawdę, tam też jest rozdział ciemność, w którym, no nie będę się zagłębiał, ale opisałem szczegółowo moje prześladowanie, które tam miałem, nie? Tak naprawdę bardzo... Takie wewnętrzne, tak? Fizyczne i psychiczne. Fizyczne też. Fizyczne i psychiczne, nie? Więc... No, najtrudniejsze dla mnie, co było najtrudniejsze, tego było bardzo dużo, a co później okazało się, że jest dla mnie wyspowodzeniem, że byłem wolnym człowiekiem w więzieniu, bo w więzieniu są ramy, nie? Czyli pobudka, śniadanie, obiad, spacer, kolacja, apel, nie? Jest rama. A praca jakaś też jest? Tak, no są prace, tak. Ja pracowałem też. Pracowałem na kuchni, pracowałem na warsztatach, pracowałem na różnych miejscach, ale są ramy. I jak przez długi czas ja z tymi ramami walczyłem, nie? Stawiałem opór, że budzą mnie, że coś, byłem narzekaczem. A jak poznałem Jezusa, przestałem być narzekaczem i stałem się kimś, kto, no dobra, jest rama, jest prawo, no to muszę żyć jakoś w tym prawie. To się dopasowuje po prostu, nie? Żeby innym też nie przeszkadzać. I później nagle się zaczęło tak, że nawet funkcjonariusze do mnie przychodzili i opowiadali mi historię swojego życia. No to przez pewien okres czasu nawet myślałem, że może ja pójdę na księdza, nie będę spowiadał. Nie? Już takie momenty przychodziły. Klawisze. Tak. Ale myślę, że gdyby nie moja żona... No właśnie, powiedz, jak poznałeś swoją żonę? Pierwszego dnia, kiedy wyszedłem na wolność, pojechałem na rekolekcje ignacjańskie, dzięki jezuitowi, jezuicie, ojcu Stanisławowi Majchrowi, który jeździ do zakładów karnych, on mi zaoferował pomoc, o którą ja musiałem poprosić, nie? Nauczył mnie też słów proszę, dziękuję, przepraszam. Słowa mega kluczowe w każdej relacji, że nie ma co się zapierać samego siebie, wkurzać, tylko trzeba czyścić. I pierwszego dnia, jak pojechałem na rekolekcje ignacjańskie, zobaczyłeś naprzeciwko mnie piękną blondynkę. I pomyślałem sobie, fajnie byłoby mieć taką dziewczynę, narzeczoną żonę. I okazało się, to mówisz, dziewczynę, narzeczoną żonę. Czyli tak. Nie tak, że fajnie byłoby mieć taką żonę. Nie. Fajnie byłoby tylko mieć po kolei. Po kolei. Dlaczego po kolei? Znaczy, z doświadczenia wiem, że jak jest coś po kolei, to łatwiej idzie. A jak robię coś po swojemu, próbuję robić, to się kurno, muszę z tym brak męczyć, dręczyć i w ogóle to jest takie... pod górkę. Jak ją zobaczyłem, okazało się, że jest z Nowego Sącza. Zaprzyjaźniliśmy się. Po 2 latach wzięliśmy ślub. Ja już wtedy miałem życie poukładane. Nie będę opowiadał, bo wszystko jest w książce, ale pracowałem, nadrabiałem przeszłość, skończyłem szkołę, liceum skończyłem, napisałem maturę, zdałem prawo jazdy, robiłem szkolenia. Teraz jestem po diecezjalnym studiu rodziny, czyli też praca w poradni rodzinnej. Oprócz tego robię coaching chrześcijański. Jakby ja korzystam z narzędzi, które Pan Bóg mi podsyła, bo też skorzystałem z terapii. Zacząłem chodzić na terapię przez 6 lat. Trafiłem na genialnego terapeutę i nie zapłaciłem za niego ani centa. Wow. Był na fundusz zdrowia. A wszyscy mówili, że muszę płacić nie wiadomo ile, nie? Więc jakby korzystam, to jest właśnie odnośnie tego, czy słyszę Pana Boga. Gdzieś ostatnio prowadziłem szkolenia i ktoś mi pytał, ale jak, tak słyszysz głosy? Bo ja też słyszę głosy. Ja mówię, tak.
Słyszę, że ktoś do mnie mówi, nie? I zazwyczaj, jak już to rozpoznałem, jestem ja, Duch Święty, zły. I coś jeszcze, gdzieś jakieś szepty, nie? I teraz mam prościej, bo dużo głosów już rozpoznaję, czyli myśli, które mi wpadają do głowy, co zrobić, jak zrobić i tak dalej. Mam kierownika duchowego, z którym to analizuję. Mam żonę, z którą to analizuję, więc nie zostaje. Jeszcze miałem do niedawna terapeutę, więc nawet z terapeutą rozeznawałem. Jak ja mu przychodziłem i mówię, ty, wiesz co, bo Jezus mi powiedział ostatnio tak i tak. On mówi, kurczę, no ciekawe, no to rozeznaj to, pobujaj to, nie wchodź w to od razu, poobserwuj. Pobujaj to. Tak, rozłóż to na części pierwsze. Jakby w ten sposób do tego podejść, nie? Bo jesteś, Bóg dał nam rozum, żebyśmy z niego korzystali. Po prostu. Dał nie jesteś, rozum. Grzesiu, nie jesteś skazany. Jakbyś teraz powiedział, wyobraź sobie, że ogląda teraz ten wywiad jakiś więzień, że ogląda ten wywiad ktoś, kto się czuje jak w więzieniu, ogląda ktoś, kto ma po prostu, jest takimi problemami zawalony, że... Nie da się tego rozwiązać w jednym słowie, po prostu. To by było zbyt proste, ale trzeba się otwierać, bo jeżeli chociaż uchylimy drzwi, to dajemy szansę na to, żeby się coś zaczęło zmieniać. A w sytuacji, kiedy zauważymy, że nasze życie się zmienia, bo nagle rodzice mówią, że jesteś wariatem, koledzy się od ciebie odwrócili, a ty nagle nie pijesz, chodzisz do pracy, ty musisz to dostrzec, możesz zapytać się, ale ty musisz to dostrzec, że kurczę, idziesz w dobrym kierunku, a nagle wszystkim się to nie podoba. Jak się to wszystkim nie podoba, to nawet Jezus o tym mówił, że możesz zostać sam. Ale pamiętaj, że ja zawsze będę z tobą. Co to znaczy otworzyć się? Otworzyć się, to też jest bardzo fajne. Tak, bo niektórzy mówią... Tak, otwórz się na Pana Jezusa. Ja tego też nie lubię, nie? Ale otwórz się. To jest... Otwierasz się na Pana Jezusa. Pierwsze to musisz Go usłyszeć i dowiedzieć się, kim On w ogóle jest. Nie? No to możesz się dowiedzieć stąd. Z Biblii. Z Biblii. Chociażby jedną Ewangelię. Spróbuj przeczytać jedną Ewangelię. Od deski do deski. No, albo po prostu powyrywaj sobie, ale żebyś wiedział, że jest taki ktoś jak Jezus, że przyszedł na ziemię po prostu, żeby doprowadzić ciebie, żebyś został zbawiony. Nie? To jest ktoś, z kim ty możesz się zaprzyjaźnić. Ale żeby go poznać, musisz poczytać. Okej. Bo inaczej nie da rady. Możesz czytać wspomnienia świętych, no ale to będziesz czytał ich relacje. Dokładnie. Możesz go wtedy poznać, nie? Czyli to będziesz trochę wiedział, tak jak ja bym o tobie mówił, bym i twój brat. Trochę przefiltrowany przez twoje... Tak. Ich odbiór, przez jak ich oni odbiór. Go widzą, nie do ich końca... czasy. Dokładnie. Nie do końca to musi być też prawdziwe. Nie wiadomo, nie? Po prostu. Tak. To jest ich odbiór, ich myślenie. A tu masz esencję. A tu masz esencję, jaki on był, nie? Okej. Okay. Po prostu. I to jest najlepsze, żeby się otworzyć. A czyli potem... To jest pierwsza rzecz, a potem? Tak, a potem jak już otwierasz się... A co to znaczy otwierasz? Bo to cały no czas... już ci mówię. No. Jak już się otwierasz, to wtedy zapraszasz go do danego momentu w twoim życiu, który chciałbyś zmienić. I mówisz, Panie Jezu, ja cię tam zapraszam. Po swojemu, nie? Mówi, ty stary, pasuje tam zrobić robotę. To jest mój przykład z więzienia, nie? Jest do ogarnięcia temat, z narkotykami, dawaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Dziś już na przykładzie Gedeona, no. który w Piśmie Świętym trochę wystawia Pana Boga na próbę, ale z całym szacunkiem mówi. Z pełną bojaźnią, z pełnym szacunkiem wystawia Pana Boga na próbę. Ja wiele momentów też tak robiłem, nie? No co, są narkotyki, ja nie chcę ćpać, no to pokaż mi, no uzdrawiasz ich, nie? I najlepsze, ja wtedy, teraz już bardzo dobrze to widzę, ja wtedy jeszcze tego nie widziałem, że on zniża się do mojego poziomu. Bóg schodzi do poziomu, kurczę, narkomana, alkoholika, recydywisty. Żeby mu pokazać, że przy nim jest. I coś się wydarza. I brzydzi się tobą. Tak. I najlepsze, że nie zabiera ci tego sam. Nie zabiera cię. Zabiera cię do współpracy. Nie nazywa cię popaprańcem. Tak. Pomimo tego, że może nawet tak się czujesz. Tak, a jest wspaniałym ojcem, od 6 lat to odkrywam, jest wspaniałym ojcem, który przychodzi do ciebie z takim genialnym przytuleniem. Jesteś moim dzieckiem. Co by się nie działo, jestem twoim dzieckiem. Tylko stań w prawdzie przed sobą, kim jesteś i w jakiej sytuacji jesteś. Musisz trochę, no ktoś musi się przyznać do tego, że jest
za przeproszeniem, tak jak ja, byłem w czarnej dupie. Weź jeszcze powiedz o tym ojcu, kochany. jeszcze dwa słowa. Jeszcze trochę. Damy radę? Tak, to już kończymy, nie? Znaczy, ja od 6 lat buduję relację z Bogiem Ojcem. No. Doprowadził mnie do Niego przyjaciel Jezus. Pokazał mi, popatrz na Ojca. Ojciec jest taki jak ja jestem taki jak Ojciec. Chcesz się modlić z Ojcem? Zejdź do izdebki i tam się modl. Ja mam kubusiowy pokój i tam sobie idę i się modlę, nie? Czyli pokój mojego syna. Ale On mi pokazywał, jaki jest delikatny. Poprzez relację z Panem Jezusem. Jaki delikatny był Pan Jezus. Chociażby w sytuacji, kiedy chcieli zabić Marię Magdalenę. Nie? Że jemu... Co to znaczy delikatny? To taki zniewieściały? Nie, taką delikatność, ja to mówię, kobiecą. Nie? Że tata też ma w sobie takie coś. Okay. Ja to odkrywam. Taką czułość. Nie? Czułość. Tak. Że on do ciebie podchodzi właśnie w taki czuły sposób. I ja to doświadczyłem, jak mi się urodził syn. Akurat Renia miała cesarskie cięcie. I ja Kubusia jako pierwszy kangurowałem, czyli wziąłem syna, przyłożyłem do ciała i mogłem z nim rozmawiać. I to jest to. I wtedy, ojciec, syn. Tak, i to jest ta delikatność. Ta delikatność. Że pomimo tego, że jestem narkomanem, recydywistą, chuliganem, bandytą, w mojej głowie cały czas mi dudniło, że coś mogę temu dziecku zrobić, upaść może i tak dalej. Więcej też opowiadam u siebie na kanale w Tata Wymiata i tam szczegółowo opowiadam, ale jest ten gość malutki, którego ja przytulam i w tym pokoju, w którym my jesteśmy we dwóch, jest ktoś jeszcze. Jest Bóg Ojciec, który patrzy na mnie, ja patrzę na Niego i On mi mówi, oddaję Ci moje dziecko pod opiekę. Pomimo tego, że masz taki bagażnik rozjechany, ja wierzę, że się nim zaopiekujesz. I wybór, czy się będę opiekował, należy też do mnie. I jestem mega wdzięczny, że mam to dziecko, że mogę je przytulić, mogę przebrać pampersa, mogę się z nim pobawić na ziemi wtedy, jak był mały. Mogę go pogłaskać, powiedzieć mu, że go kocham. Dla mnie to jest coś wspaniałego. I to jest ojciec. Czułość, ale też obecność. I stawianie granic. Zwłaszcza czterolatkowi teraz. I Pan Jezus też stawia granice. Aha. Dlaczego mi wielu rzeczy nie dał, mógłbym powiedzieć? Bo trochę tak jak ja obserwuję mojego syna, jak widzę, że on wchodzi na rurkę i niczego się nie trzyma, to zazwyczaj pewnie rypnie. I tak się dzieje. To Pan Jezus, Pan Bóg, jak ja o coś proszę, to może mi tego nie dać, bo czemu? Bo jak ja w to wejdę, to co się może wydarzyć? Mogę rypnąć. Więc On już wie, czy to jest dla mnie dobre, czy nie. A ja się mogę na Niego wkurzać. Nie dałeś mi, a miałeś dać. Nie miał Ci dać. Od kiedy to jest, że miał Ci dać? Masz zbawienie, jeżeli uwierzysz w Syna. Pewne. Grzesiu, jak się można z Tobą skontaktować? Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie. Na YouTubie mam kanał Nie Jesteś Skazany. A na wszystkich innych social mediach jestem normalnie podpisany Grzegorz Czerwicki. Odpowiadam na wszystkie wiadomości. Nawet te, co do spamu wpadną, tylko że z opóźnieniem zazwyczaj. Gdyby ktoś chciał porozmawiać, dać znać, to... Dawaj, pomodlimy się teraz za naszych widzów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze nie wspomniałem. Ja się bardzo krótko modlę. Dobrze. Lubię się ze mną w więzieniach modlić. To dobrze. Duchu Święty, przyjdź i zapraszamy Cię do każdego człowieka, który nas usłyszał, który nas zobaczył, który jest przy Tobie, który jest daleko od Ciebie, który jest gdzieś atakowany różnymi złymi myślami, który jest w chorobie. Przyjdź, uzdrawiaj go i daj mu nadzieję i pokaż mu, że to wszystko, do czego Ty zapraszasz, jest wspaniałe, jest cudowne, jest genialne. Ale tylko od nas zależy, czy w to wejdziemy. Jesteś Bogiem, który zaprasza do tego, żeby żyć z Nim, żeby z Nim chodzić, żeby Nim się cieszyć, ale też Bogiem, który pokazuje, że nie jest wszystko na pstryk, że nie jest wszystko już teraz, że wszystko ma swój czas. Przyjdź, Panie Jezus, z wielkim uzdrowieniem, z radością i z takim dobrym dniem dla każdego, żeby ten każdy dzień był zbudowany na bardzo dobrym fundamencie.
żeby każdy mógł Cię w każdym dniu dostrzec, a zwłaszcza w tych małych drobnostkach, jak Ty sam tu powiedziałeś. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Grzesiu, jeszcze taką modlitwę przyjęcia Jezusa do swojego życia. Załóżmy, że jest wiele osób gotowych do tego. Panie Jezu, otwieramy się na Ciebie, przyjmujemy Ciebie do naszego serca, wyrzekamy się wszelkiego grzechu, nienawiści, złości, zazdrości, pożądliwości i przyjmujemy Ciebie jako naszego Pana, naszego Zbawiciela, naszego Przyjaciela, przyjmujemy do serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo, Grzesiu. Ja Ci dziękuję. Za świadectwo. Alleluja. 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 Robimy swoje. Bądź błogosławiony, niech Twoja żona, dzieci, cała rodzina, bądźcie błogosławieni. Twoja służba i wszyscy ludzie, którzy uwierzą w Chrystusa dzięki Twojemu świadectwu. Niech Bóg będzie uwielbiony. Dzięki Amen. Wielkie. Dziękuję bardzo. Amen. I zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście subskrybowali kanał. Nie tylko tu kolega, kanał, ale też nie jesteś skazany. Zapraszam Was do tego i dajcie też lajki, a oprócz tego napiszcie w komentarzach, lajki. Czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. Dajcie lajki, udostępnijcie. Podajcie dalej. Niech to się niesie, niech się Ewangelia niesie. Niech trzeba się świadectwo dzielić. Się niesie. Amen. Amen. Trzymajcie się. Dzięki wielkie.